Jak postrzega pan rolę dziennikarstwa obywatelskiego w mediach? W ogóle dziennikarstwo wydaje mi się takim no, bezcennym, czymś bezcennym dla demokracji naprawdę. I to myślę, że widoczne jest coraz bardziej. Może taki pierwszy przełomowy bardzo moment, który ktoś by zaznaczył w historii, to jest ten punkt, kiedy po serii artykułów dziennikarzy Washington Post najpotężniejszy człowiek świata, Richard Nixon, musiał zrezygnować ze sprawowania urzędu. Oczywiście u nas historia byłaby inna, bo wskazywano by na historię prasy podziemnej i te media, które potem się rodziły, ale to zupełnie nieprawdopodobne, jak ważną momentami w historii Polski co jakiś czas odgrywają rolę. To jednak te media często wskazują na jakieś wielkie afery, wielkie nieprawidłowości, opisują jakieś wydarzenia, które potem zmieniają polską politykę. Czasem media tylko tę politykę opisują, ale czasem wydaje mi się, że polityka żyje w rytm mediów. I też to jest ciekawe, jak bardzo, ale to stało się i w Polsce i na świecie, może u nas nawet jeszcze bardziej, co ciekawe, niż w Stanach Zjednoczonych, jak bardzo teraz całodobowe stacje informacyjne, telewizyjne odmierzają rytm polityki. Jak ci politycy układają kalendarz swojego dnia, tygodnia, życia pod rytm programów, w których mogą się pojawić, czy pod rytm programów, które będą komentować ich decyzje. To, o czym się powie w porannym programie radiowym, te najważniejsze wywiady radiowe, jakie są w Polsce, no często dyktują tempo wydarzeń w ciągu całego dnia, w ciągu kolejnych 12 godzin. To rzecz zupełnie niezwykła. I też powiedziałbym, co jest niesamowite, że radio w Polsce ma tak silną pozycję, zasłużenie, ale jest to fenomen. Wywiady w stacjach radiowych amerykańskich to mają bez porównania mniejsze znaczenie niż te, których słuchamy w Polsce, w tych największych stacjach radiowych. I też ci dziennikarze prowadzący te wywiady są absolutnie gwiazdami dziennikarstwa i najbardziej cenionymi publicystami. W Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej. Oni mają kilku takich prowadzących swoje programy, ale przede wszystkim to jest bardzo duża różnica. Oni mają bardzo jasno określone poglądy polityczne. I to jest tak, że słucha się, jest taki człowiek Rush Limbaugh w Stanach Zjednoczonych, znienawidzony przez demokratów, wielbiony przez takich twardych konserwatystów, republikanów. Ale to nie jest tak, że on może przeprowadzić neutralną rozmowę. To jest niemożliwe, bo wszyscy wiedzą, jak bardzo skrajne poglądy ma Rush Limbaugh. U nas tego nie ma, prawda? Możemy sobie wyobrazić, że do tych największych stacji radiowych, gdzie każdy polityk będzie potraktowany tak samo. Pewnie, że każdy dziennikarz ma jakieś sympatie i przekonania, ale on je zostawi, zanim podejdzie do biurka i każdego będzie traktował tak samo. Jak wygląda polskie dziennikarstwo obywatelskie dla dziennikarstwa obywatelskiego w Stanach Zjednoczonych? Nie wiem, myślę, że to strasznie trudno porównywać, bo w ogóle dziennikarstwo w Stanach funkcjonuje według bardzo określonych reguł. Myślę, że tam nie jest przypadkowości. To w Stanach jest tak, że człowiek pisuje do gazetki w szkole średniej. Potem załóżmy, że studiuje dziennikarstwo, ale studiuje inny wydział. Pisuje do gazety swojej uczelnianej, które też mają tam bardzo, bardzo mocną pozycję. No Barack Obama był pierwszym szefem naczelnym takiego przeglądu prawnego Uniwersytetu Harvarda. No, gazety, jak kiedy on został naczelnym tej gazety szkolnej, znaczy uniwersyteckiej, no, ale jednak to jest gazeta uniwersytecka, umentowały to całe Stany Zjednoczone. To było w pewnym momencie wydarzenie numer jeden. Pierwszy czarnoskóry naczelny tak prestiżowego, ważnego wydawnictwa. No, potem pracuje się dla małej stacji telewizyjnej lokalnej albo stacji radiowej, potem dla większej stacji radiowej czy telewizyjnej, potem się jest wysłanym gdzieś za granicę, jest reporterem przez 20 lat, potem przez 10 lat komentuje się to, co dzieje się na Kapitolu, potem pracuje się w tym największym programie informacyjnym czy w największej gazecie w kraju. Tam ta droga jest zupełnie inna. Myślę, że u nas to ma swój olbrzymi urok, że jednak ktoś czuje zew chwili i postanawia być dziennikarzem i studiował na SP albo na innym wydziale i zostaje dziennikarzem i bardzo dobrze, no to jest zupełnie inna droga, ale nie można porównywać tej amerykańskiej i polskiej. Mhm. Jakiej rady udzieliłby pan młodemu dziennikarzowi obywatelskiemu w Polsce? Tak jak każdemu dziennikarzowi, no po prostu ciekawić się wszystkim, lubić słuchać ludzi i to jest ważne i trudne dla młodych dziennikarzy, którzy często wysyłani są przez szefów. Dziś zrobisz materiał o tym, że gdzieś tam pękła rura na ulicy, gdzieś tutaj ludziom nie są wypłacane zasiłki, a to jest straszna sytuacja w hospicjum. Jednak dobrze, w czym się specjalizować? Oczywiście, że można dać sobie na to nawet parę lat. Często jest tak na wielu uniwersytetach amerykańskich na przykład, że pierwszy rok jest w ogóle ogólny. Ktoś studiuje nauki ścisłe albo nauki humanistyczne, ale on nie musi się deklarować, czy to będzie historia, czy prawo. U nas jest trochę inaczej, ale w
warto, to często dziennikarze, przychodzą młodzi ludzie i mówią, że nie chcieliby pracować w telewizji. Ale co byś chciał robić? Nie bym chciał pracować w telewizji, ale co? Być komentatorem sportowym, prowadzić program muzyczny, polityczny, historyczny, czy program o gotowaniu? No jeszcze nie wiem. No dobrze jest wiedzieć wcześniej, bo myślę, że będzie się tym ciekawszym dla ludzi. Im bardziej będzie się czuło w tym człowieku pasję, że on naprawdę kocha to gotowanie i dlatego prowadzi ten program. Albo kocha politykę międzynarodową, albo muzykę. I to wydaje mi się bardzo ważne, żeby człowiek wiedział, co dla niego samego jest ciekawe. Jeżeli dla niego to jest ciekawe, to potem dla ludzi będzie ciekawe to, co on im o tym mówi.